A już się bałem, że będzie powitać pastora Dariusza Lazara. A może jednak jest Darek? To jest ostatni zbór, który pamięta, że jestem Darek. Fajnie, fajnie. Zostałem poproszony, żeby przekazać wam od Marka Jankowskiego, że bardzo dobrze wspomina ostatni zjazd, na którym miał przywilej być i życzy nam fantastycznego dnia sobotniego. Więc prosił, więc przekazuję. Chciałbym natomiast, żebyśmy rozpoczęli nasze studium Słowa Bożego od modlitwy, ale w tej modlitwie pozwolę sobie, bo niestety wcześniej byłem troszkę zestresowany tym, że gonił nas czas, pomodlić się również za ten program, o którym mówiła Beatka, bo tak jak o nim pomyślałem chwilę, to fakt, że na program, który organizujemy, przyjeżdża grupa osób, która w większości jest osobami, które nie znają słowa i będą mogły tutaj być, to jest niezwykła okoliczność. I pomodlę się również o błogosławieństwo dla naszego rozważania. Pozostańcie siedząc. Nasz drogi Boże, dziękujemy Ci właśnie za tę niezwykłą możliwość, że niedługo już tutaj, niedaleko rozpocznie się ten program Zdrowo na Nowo. Chcielibyśmy, Ojcze, żeby w całym tym programie, w tych punktach, które związane są ze zdrowiem, w tych relacjach między ludźmi, żeby tam można było zobaczyć, odczuć i usłyszeć coś, co będzie wywyższać Ciebie. Nasz Zbawicielu, chcielibyśmy i o to właśnie prosimy, żeby być może któreś z tych osób zechciały przyjść tydzień później tutaj na nabożeństwo i również tu brać udział w tym naszym wspólnym czasie, kiedy możemy Ciebie wywyższać. A teraz, kiedy studiować będziemy Twoje Słowo, chcielibyśmy, żebyś tej mądrości, którą obiecałeś, nam dał i żeby to rozważanie mogło z jednej strony otworzyć nas na Twoją naukę, na dostrzeżenie może czegoś więcej, może piękniejszego Twojego obrazu, jeszcze niż ten, który znamy do tej pory. W każdym razie poprowadź nas swoim duchem według tych obietnic, które nam dałeś. Amen. W naszym Kościele, czy to w kazaniach, czy w jakichś takich spotkaniach, gdzie studiujemy Biblię, czy w pieśniach, przejawia się często idea, w której wyrażamy to, że chcielibyśmy być tacy jak Jezus. To jest bardzo dobra idea, to jest biblijna idea, ona wynika z przesłania Słowa Bożego, w którym wielokrotnie jesteśmy wzywani przez takie czy inne teksty do tego, żeby reprezentować Jezusa, no właśnie, najlepiej jak to jest możliwe. Oczywiście każdy z nas troszkę inaczej może odczytywać ten zwrot, być jak Jezus, ale jednak gdzieś tam Kościołowi towarzyszy ta myśl, by być takim jak On. Nasze rozważanie będzie miało sens tylko wtedy, jeżeli ciągle jesteście ludźmi, którzy chcą być tacy jak On. Jeżeli ciągle gdzieś tam zmagacie się ze sobą, jeśli ciągle toczycie swoje walki, jeśli ciągle gdzieś tam, gdy rano wstajecie, modlicie się o to, żeby reprezentować Go lepiej niż poprzedniego dnia. Jeśli ciągle bierzecie udział w tej walce, to to rozważanie będzie miało jakiś sens, bo będzie mogło być może nam pomóc w tym marszu przez to życie, przez nasze codzienne życie. Natomiast zanim rozpoczniemy nasze studium, chciałbym użyć pewnej ilustracji po to, żebyśmy mogli spróbować zrozumieć, co to znaczy być takim jak Jezus. I myślę, że chciałbym tutaj do przodu na moment poprosić może Jarka z powrotem. Chodź tu proszę. To, co teraz zrobimy, to absolutnie nie jest żart. Popatrzcie. Być takim jak Jezus. Chciałbym, żebyśmy na moment się zastanowili, na ile ten stojak, który jest podobnego wzrostu do Jarka, reprezentuje Jezusa lepiej niż on. Jaką on ma przewagę? Ten stojak nie kłamie. Jarku, zdarzyło ci się kiedyś skłamać? Obawiam się, że skoro Jarkowi zdarzyło się już skłamać, jest ryzyko, że jeszcze kiedyś skłamie. Ten stojak nigdy nic nie ukradł, nie wiem, jak było w życiu Jarka, ale zawsze jest ryzyko. Ten stojak nie oszukuje, ten stojak nie krzywdzi i kogokolwiek byśmy tu postawili na miejscu Jarka, to ten stojak byłby lepszym adwentystą od Jarka. Nie, niektórzy
kiwią głową, że może jest szansa, że Jarek jest lepszym adwentystą od tego stojaka. Nie, bo to jest rzecz. Ale pomyślcie, pomyślcie. Ten stojak nigdy nie złamał, nie, nigdy nie pracował w sobotę. Nigdy. Dobra, służył. Służył w sobotę, tak? Jaką Jarek ma przewagę nad stojakiem? Narodził się na nowo. Jaką Jarek ma? No musimy znaleźć jakąś przewagę, żeby Jarek nie wyszedł stąd z taką myślą, co ten Darek mi zrobił. Jaką? Słucham? Jezus za niego umarł. Fantastycznie. Jaką ma jeszcze widzialną przewagę nad stojakiem w kontekście jego życia, w kontekście jego charakteru, w kontekście tego, kim jest i jaki jest? Jaką ma przewagę? Dobrze, został stworzony. Dobrze, został stworzony przez Boga. Jaką ma jeszcze przewagę? No musicie mi pomóc. Ma wybór, jest rozumny. Słucham? Sam decyduje o sobie. Dobrze, dobrze. Jarek się uśmiechnie, stojak nie. Dlaczego jeszcze Jarek ma przewagę nad stojakiem? Tak, stojak nie polega na pewno na Bogu. Jaką Jarek ma jeszcze przewagę widzialną nad stojakiem? Dokładnie tak. Co jeszcze? Jeszcze pomóżcie. Wie, kim jest. Wie, kim jest. Dobrze, czego nie zrobi stojak, co zrobi Jarek? Nie chwali Boga. Świetnie. Czego jeszcze stojak nie zrobi? Nie zejdzie sam ze sceny. Nie zejdzie ze sceny, no tak. To znaczy, czy to była sugestia już jakaś? Jarek pewnie chętnie by już zszedł, bo go postawiłem w kłopotliwej sytuacji. Jaką jeszcze ma przewagę? Jaką ma przewagę? A, no właśnie. Dziękuję. Jarku, dziękuję ci bardzo. Zauważyliście, że często adwentyzm sprowadza się do nierobienia? Jeżeli adwentyzm jest nierobieniem, czyli niełamaniem przykazania czwartego, niełamaniem przykazania siódmego, niełamaniem przykazania dziesiątego, to ten stojak jest lepszym adwentystą od wszystkich z nas. Od wszystkich z nas, jeśli to jest adwentyzm, jeśli adwentyzm to jest nierobienie, jeżeli doskonałość sprowadza się do nierobienia, jeżeli podobieństwo do Chrystusa sprowadza się do nierobienia, a obawiam się, że czasem właśnie do tego się sprowadza, bo popatrzcie, kiedy modlimy się o to, by być takim jak Jezus? Zazwyczaj, może nie zazwyczaj, ale może to mieć miejsce wtedy, kiedy na przykład po raz kolejny upadliśmy i przychodzimy w modlitwie do Boga i mówimy: Boże, przepraszam Cię. No znowu zrobiłam to samo, ale ja chcę być taki jak Ty, więc pomóż mi więcej tego nie czynić. W jakim kontekście występuje idea podobieństwa do Jezusa? W kontekście tego, by czegoś nie czynić, by czegoś nie robić, by ustrzec się od splamienia w kontekście czynów, które są złe. Ale czy to jest na pewno podobieństwo do Chrystusa? Czy do tego możemy to sprowadzić? Czy być jak Jezus oznacza przede wszystkim nie czynić tego, co złe? Na pewno w jakimś stopniu tak. Absolutnie nie możemy od tego umknąć, tak? Na pewno w Biblii mamy wezwania do posłuszeństwa, do nieczynienia tego, co złe. Ale czy to jest podobieństwo do Chrystusa? Jeżeli mielibyśmy spróbować zdefiniować to, co znaczy być takim jak Jezus, to gdzie szukalibyśmy odpowiedzi? Powiecie: w Biblii. Ale w których częściach przede wszystkim Biblii? Dokładnie, w Ewangeliach, dlatego że Ewangelie są najlepszym miejscem, gdzie najwięcej możemy dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie. Tam mamy zapis Jego słów, tam mamy zapis Jego czynów. Apostoł Paweł w swoich listach będzie mówił o teologii, o idei zbawienia, będzie używał słów takich jak uświęcenie, usprawiedliwienie, odnowienie, ożywienie, zmartwychwstanie, chociaż w Ewangeliach zmartwychwstanie też występuje. Ewangelie są ogólnie prostsze i pokazują, jaki Jezus był. Więc jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się, co znaczy być jak Jezus, to musielibyśmy sięgnąć do Ewangelii i powiem wam, że chyba bylibyśmy zaskoczeni. No i dlatego sięgniemy do Ewangelii. Sięgniemy do jednej, do Ewangelii Marka i przejdziemy przez kilka fragmentów tej Ewangelii od początku, przez kolejne historie. Ze względu na czas nie będziemy dokładnie czytać każdej z nich, tylko po kilka wersetów, żeby spróbować się w tym odnaleźć. Ale tylko zaznaczę, że choć wybieramy dzisiaj Ewangelię Marka, to wcale nie jest tak, że to musi być Ewangelia Marka. Ten sam obraz Chrystusa w kontekście tego, co znaczy być takim jak On, zobaczymy w każdej z innych Ewangelii.
Ewangelia Marka natomiast jest o tyle szczególna, że jest pisana przez kogoś, kto brał udział w działaniach misyjnych, później zrezygnował i następnie do nich powrócił. Popatrzcie, po samym wstępie, po kazaniu Jana Chrzciciela, po sprawozdaniu o chrzcie Jezusa i jego kuszeniu, mamy informację o początku nauczania. I teraz będziemy czytać historię i ja będę was pytał, co dana historia mówi nam o tym, co to znaczy być jak Jezus, jaki jest Jezus. Dobrze? I będziemy patrzeć na każdą kolejną historię. Pierwsza z nich mówi, a potem gdy Jan został uwięziony, od 14 wersetu czytam, pierwszy rozdział. A potem gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. W tym tekście, co to znaczy być jak Jezus? Najprostsze odpowiedzi, nie szukamy jakichś głębokich myśli. Głosić Ewangelię. Dziękuję. Idziemy dalej. Przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi, i zaraz porzucili sieci i poszli za nim. Co to znaczy być jak Jezus? Zapraszać, by ludzie podążali za nim. Od 21 wersetu. Weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. Co to znaczy być jak Jezus? Nauczać. Zdumiewali się wszyscy nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie, a był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał mówiąc, co my mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. Duch nieczysty szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Jaki jest Jezus? Co to znaczy być jak Jezus? Wyganiać duchy nieczyste. Od następnego fragmentu, od 29 wersetu jest powiedziane, że po oczyszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór, zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, opętanych przez demony i całe miasto zgromadzało się, a on ich uzdrawiał. Co to znaczy być jak Jezus? Nie? Zobaczcie, do tej pory w żadnej z tych historii nie czytamy o posłuszeństwie względem prawa. Nie zrozumcie mnie źle, oczywiście wiemy, że człowiek ma być posłuszny prawu, ale chcemy zobaczyć, jaka jest pierwsza myśl, która wynika z tego, że człowiek chce być jak Jezus. Dobrze? Następną historię, no może zaraz je znajdziemy. Od 35 wersetu. Wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Co to znaczy być jak Jezus? To znaczy modlić się, tak? Ale popatrzcie, od wersetu 38 i rzekł im, pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Co to znaczy być jak Jezus? Kazać, głosić słowo. Następna historia, uzdrowienie trędowatego. Jezus przyszedł, uzdrowił trędowatego i ludzie się zgromadzali i słuchali Ewangelii. Co to znaczy być jak Jezus? Głosić Ewangelię. Drugi rozdział, uzdrowienie sparaliżowanego. Identyczna historia. Jezus znowu uzdrawia człowieka, znowu gromadzą się ludzie, znowu zwiastuje Ewangelię. Co znaczy być jak Jezus? To znaczy głosić słowo. Powołanie Lewiego. Jezus powołuje człowieka, który był odrzucony przez cały naród. Co to znaczy być jak Jezus? No to znaczy schylać się do tego, który jest odrzucony, którym inni gardzą, być z nim, przyjąć go jako ucznia, tak? Nie wstydzić się tych, do których się przyszło z przesłaniem. Od 18 wersetu jest historia, w których Jezus wchodzi w konflikt teologiczny, by bronić swoich uczniów w kontekście postu. Przestrzeganie sabatu od 23 wersetu. Jezus wchodzi w konflikt teologiczny, by bronić zachowania swoich uczniów. On broni tych, którzy idą za nim. Od 3 rozdziału uzdrawia człowieka w synagodze. I też, choć jest wielkie tam napięcie, choć wszyscy podpatrują, czy go uzdrowi, bo jest sabat, on to czyni. Jaki jest Jezus? Jezus jest tym, który działa. Jezus jest tym, który uzdrawia. Jezus jest tym, który jest z ludźmi i ludzie do niego przychodzą. Co to znaczy być jak Jezus? Jeżeli my kładziemy nacisk na bycie jak Jezus w kontekście doskonałości rozumianej przez wypełnianie prawa,
to Ewangelia kładzie nacisk na bycie jak Jezus w kontekście służby dla innych ludzi. Zupełnie inny nacisk. Oba elementy są oczywiście ważne, ale gdy szukamy myśli, co to znaczy być jak Jezus w Ewangeliach, zawsze będziemy widzieć ten sam obraz Jezusa, który uzdrawia, Jezusa, który wygania demony, Jezusa, który jest z ludźmi, który zwiastuje im słowo. To jest to, co bije aż z każdej z Ewangelii. Moglibyśmy iść przez całą Ewangelię Marka aż do rozdziału 10, gdzie zaczyna się ostatni tydzień życia Jezusa. Tam się zmienia sytuacja, ponieważ Marek musi się skupić na ostatnich wydarzeniach jego życia, jego męce. On nawet powołuje uczniów i mówi, a teraz wy idźcie, głoście Ewangelię o Królestwie na całym świecie. Wszystko, wszystkie myśli, wszystkie historie Ewangelii Marka i każdej innej Ewangelii pokazują nam Jezusa, który jest z ludźmi. Jak chcesz być taki jak Jezus, to bądź z ludźmi. To bądź z ludźmi. Zauważcie ciekawą rzecz. Gdybyśmy chcieli być jak ten stojak, wracając do niego na moment, moglibyśmy się zamknąć w kościele, moglibyśmy się zamknąć w domu, moglibyśmy dążyć do doskonałości jak pustelnicy i moglibyśmy nie kraść, moglibyśmy nie zabijać, moglibyśmy nie łamać czwartego przykazania, moglibyśmy nie cudzołożyć, a jednak czy bylibyśmy tymi, którzy reprezentują Chrystusa? No właśnie niekoniecznie, dlatego że nikt by nas nie widział, dlatego że nikt by o nas nie słyszał, nie bylibyśmy z ludźmi, nikomu nie zwiastowalibyśmy Ewangelii i mielibyśmy tylko nadzieję, że ktoś nas zobaczy, bo jesteśmy na tyle doskonali. Jakiś czas temu spotkałem grupę młodych osób, oddanych Panu Bogu, naprawdę oddanych Panu Bogu. Byliśmy na jednym spotkaniu, odwiedziłem ich powiedzmy na jednym ze spotkań, to młodzież adwentowa. Mają bardzo długie spotkania. Czytają Biblię, modlą się, śpiewają, to jest takie no, fajne. I rozmawiając z nimi mówię im, słuchajcie, no to fajnie, no to chodźcie, zróbmy coś do ludzi. Taką akcję zorganizujemy, inną, metody są nieważne. Może tego czasu troszkę wygospodarujemy, żeby zrobić coś dla innych. I wiecie, co oni mi odpowiedzieli wtedy? I to nie jest lekkomyślne, ale odpowiedzieli mi tak. Wiesz co, nie możemy, bo jeszcze nie jesteśmy tacy jak Jezus. Nie? Bo jeszcze walczymy z różnymi naszymi pokusami, walczymy z różnymi naszymi grzechami. Gdy uda nam się zwyciężyć nad tym, z czym teraz walczymy, to wtedy będziemy mogli już służyć do innych, bo jak Bóg mógłby błogosławić dzisiejsze nasze działania, jeżeli ciągle toczymy walkę? Czyli co to oznacza? Oznacza to, że oni mi powiedzieli, my nie chcemy być jak Jezus, bo będziemy mogli być jak Jezus wtedy, gdy staniemy się jak Jezus. Tak? Gdyby użyć tych zwrotów. My nie będziemy działać tak, jak działał Jezus, bo nie mamy jeszcze jego charakteru, tylko że jego charakter był widoczny, objawiał się tam, gdzie on był z ludźmi. Gdy ktoś otrzymywał Ewangelię, na przykład Ewangelię Marka w pierwszym wieku naszej ery i ją czytał, to doskonałość biła z Jezusa, wiecie? Ona bije z Jezusa, ale nie w kontekście, nie rzuca się w oczy prawo. W oczy rzuca się to, jak on traktował ludzi. To się rzuca w oczy. To jest niezwykłe. Ludzie na niego patrzą i mówią, no to musi być ktoś niezwykły, bo nie da się tak traktować ludzi, jak on ich traktował. No jak on mógł tak potraktować celnika? Jak mógł tak potraktować poganina? Jak on mógł? Przecież to wykracza poza jakieś zrozumienie ludzkie. I Jezus taki był. Jezus był doskonały, po prostu doskonały w miłości. Być jak Jezus. Jak chcemy być jak Jezus, to cytujemy różne teksty biblijne. Na przykład z Ewangelii Mateusza. Bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To jest bardzo dobry tekst. Ale pamiętacie, co tam jest wcześniej napisane? Tam jest powiedziane, co robi Bóg. I tekst mniej więcej mówi tak. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, gdyż słońce świeci na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych i deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Bądźcie tedy doskonali, tak jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Co to oznacza? To oznacza, że traktujcie ludzi tak, jak traktuje ich wasz Ojciec niebieski. Niewłaściwe zrozumienie doskonałości sprawia, że ludzie wycofują się, chrześcijanie szczerzy, wierzący, wycofują się ze środowiska,
Podczas gdy cała ich siła powinna właśnie wejść w to środowisko. Powiedzcie mi, jak wyobrażacie sobie nasz kościół na początku, nie? Kościół adwentystyczny. I widzicie tam Michała Bylinę Czechowskiego. No, doskonały człowiek, nie? Przecież jak, szczerze mówiąc, nie był dobrym mężem, ojcem był słabym, z kościołem się nie dogadywał, ale życie poświęcił służbie. I teraz jak go ocenić? Jak my go ocenimy? Jak spróbujemy to zweryfikować? Nie powinien przecież działać misyjnie za bardzo, no bo musiałby najpierw uporządkować sobie dom, gdyby iść za logiką tej grupy młodzieży, o której wam mówiłem. Ale nie. Być jak Jezus oznacza być jak On z ludźmi. Tam, gdzie oni są. Tam Go reprezentować. Tam służyć. Tam żyć dla Niego. Inaczej to wszystko traci sens. Nasz Kościół na początku miał wiele problemów. Oni się w wielu tematach nie dogadywali. Mieli jedną myśl. No musimy to poselstwo zanieść światu. I nawet jeżeli mamy tam jakieś nieporozumienia, trudno, ale mamy coś, co chcemy przekazać. Adwentyzm, który nie czyni zła, nie jest adwentyzmem takim, jakiego Bóg oczekuje. Rozumiecie? Jeśli to jest adwentyzm, który sprowadza się tylko do nieczynienia tego, co złe. Ja nie wyobrażam sobie tego. To tak jakby honoratka, albo ja dla honoratki, albo ona do mnie, jakbyśmy nie robili tylko tego, co złe. Ale przecież to by się żyć nie dało. Nie będę jej bił, nie będę na nią krzyczał, nie będę, nie wiem, jej wyśmiewał, no i innych rzeczy złych nie będę robił, tak? Ale przecież, żeby razem funkcjonować i razem żyć, czy w perspektywie małżeństwa, czy jakiejkolwiek grupy społecznej, to trzeba coś dać. Nie można tylko nie dawać zła, trzeba dać coś dobrego, trzeba okazać zainteresowanie, trzeba powiedzieć komplement, trzeba zrobić coś dla drugiej osoby, wtedy to ma sens. W innym przypadku to nie ma sensu. A jeżeli my skupimy się tylko na tym, czego mamy nie robić, to my całe życie możemy skupiać się na nierobieniu i nie dojść do miejsca, w którym wreszcie zaczniemy coś robić. No. A czy Biblia nie mówi tego właśnie, co ty mówisz, że... Wyleciał mi tekst biblijny. A w każdym razie miłość czynna jest miłość w działaniu. Uczniowie Jezusa. Pomyślcie, On ich wysyła na głoszenie Ewangelii, nie? I teraz, jakie jest ich poselstwo? Oni zwiastują poselstwo, upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. Co oni mieli na myśli, głosząc ludziom, że przybliżyło się Królestwo Boże? No musicie mi pomóc. Czego oni uczyli tych, którym zwiastowali Ewangelię? No przecież wszyscy wiecie, co oni mieli na myśli w kontekście nadchodzącego Królestwa Bożego. Że Jezus będzie kim? Królem już teraz i dlatego się upamiętajcie. Gdybyśmy posunęli się troszkę zbyt daleko, moglibyśmy powiedzieć, że to się ociera o fałszywą Ewangelię. Bo oni uczyli ludzi, że teraz Jezus ustanowi królestwo, upamiętajcie się, tak? Czy Jezus błogosławił ich misji? Oni uzdrawiali, oni wyganiali demony, ludzie się nawracali. Pomimo, że nie wszystko, co mówili, było słuszne. Rozumiecie? Bóg nie będzie błogosławił Kościołowi wtedy dopiero, gdy on osiągnie jakiś poziom świętości, dlatego że to, co jest naszym priorytetem, to będąc tym, kim jesteśmy, mówić ludziom o przesłaniu, w które uwierzyliśmy. A poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, nie wiem jak było wcześniej, ale że w dzisiejszym świecie ludzie bardziej szanują to, że przyjdę do kogoś i powiem mu, że rozumiem go jako grzesznika, że sam popełniam błędy, ale że jest ktoś, kto je wybacza, jest ktoś, kto przyjmuje pomimo tego, niż gdy przyjdę do niego i powiem mu, słuchaj, nie wiem w ogóle o czym mówisz, bo możesz żyć zupełnie inaczej. To nie jest fałsz, bo można żyć inaczej, prawda? Jezus daje siłę do zwycięstwa. Ale priorytetem, ideą bycia jak Jezus to jest bycia użytecznym, pożytecznym. Nieużyteczny, niegrzeszący jest nadal nieużyteczny.
Powiem może tak. My czasem nie potrafimy uchwycić pewnych myśli ze względu na to, że nie sięgamy do korzeni interpretacji. Dwa słowa odnośnie historii. Gdy my czytamy słowo doskonałość, to używamy interpretacji typowo kalwinistycznej, czyli interpretacji, w której doskonałość to jest doskonałe wypełnienie prawa. Ale idea metodystyczna, i to jest bardzo ważne, bo metodyzm to jest grunt, z którego wywodzi się kto? Ellen. Doskonałość w kontekście metodystycznym zawsze była doskonałością w miłości. Czynną doskonałością, taką, która objawia się właśnie w relacjach z ludźmi. I teraz, gdy Ellen mówi o tym, że Kościół ma odwzorować charakter Chrystusa w czasie ostatecznym, to wszystko sprowadza się do tego, że my mamy traktować ludzi tak, jak oni nas, jak Chrystus ich traktował. Że my mamy oczywiście też zachowywać prawo, ale my mamy przede wszystkim reprezentować Go tak, jak On żył tutaj na ziemi, będąc z nimi, głosząc im słowo. I pomyślcie, ludzie czasem mają ten pogląd, który nazywa się też perfekcjonizmem. Ludzie bardzo często, wierząc w ten pogląd, są szczerzy i widzą to tak. W czasie ostatecznym ja muszę dojść do miejsca, w którym mój charakter będzie identyczny jak charakter Chrystusa. Ale wszyscy wiecie, i te osoby, które są szczere, też wiedzą, że im bardziej zbliżają się do Jezusa, tym bardziej widzą co? Swoje grzechy. To jest normalne. Wszyscy pewnie przez to przechodziliście, jak walczyliście z jakąś pokusą i myśleliście, jak już z tą zwyciężycie, to wszystko będzie dobrze. I zwyciężyliście nad nią i nagle pojawia się inny problem, a potem inny problem, a potem inny problem. I jak udaje wam się zwyciężyć nad kolejnym, nagle dochodzicie do wniosku, że no, nie kochacie ludzi tak, jak powinniście. I jak sobie z tym poradzicie? Zęby zaciśniecie i będziecie ich bardziej kochać? Nie, dojdziecie do miejsca, w którym okaże się, że nie jesteście w stanie tego problemu rozwiązać. Że jest tylko jedna droga i tą drogą jest spełnienie się obietnicy, w której Bóg mówi, że ja zapiszę moje prawo w waszych sercach. Ale pomyślcie, w tym ostatnim pokoleniu, przed przyjściem Chrystusa, ci ludzie, którzy uważają, że mają dopełnić tego charakteru Chrystusa, którzy muszą stać się doskonali, by Jezus mógł w ogóle powrócić, Powiedzmy, że dojdą do tego miejsca, bo wierzę, że tak się stanie. Wierzę, że Pan Bóg odzwierciedli swój charakter w swoim ludzie. Tylko co oni wtedy będą o sobie myśleć? Co ci ludzie, którzy będą najlepiej Jezusa reprezentować, będą o sobie myśleć? Że im wiele brakuje. Że im wiele brakuje. Że po prostu to jest niemożliwe. Że jak, i teraz, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli w czasie ostatecznym będą mieli wzór, by być doskonałymi w kontekście nieczynienia zła, a jednocześnie będą w tym czasie świadomi swojej tragedii, to pojawia się pytanie, czy będą mieli wiary na tyle, by uwierzyć, że Bóg ich przyjmuje, pomimo, że nie spełniają tego wzorca. Dlatego pytanie Jezusa, czy ja znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę, jest tak bardzo ważne, bo ci, którzy chcą osiągnąć tę doskonałość, w pewnym momencie w swojej szczerości, nie widząc tej doskonałości, staną w obliczu pytania, czy ja jestem w stanie uwierzyć. Miałem być taki, widzę się takim. I to jest to, ten ostatni czas, czy ja będę w stanie uwierzyć. Bo wszystko ostatecznie sprowadza się do wiary. Podoba mi się historia Mojżesza i Pawła. Tych, którzy w tych czy innych słowach mówią, Panie, wykreśl mnie, a zabierz ich. Paweł mówi, że wielokrotnie modlił się za swoich braci Żydów, żeby oni mogli być zbawieni, a on nie. Popatrzcie, oni w tych słowach wyrażają, że nie zależy im tak bardzo na nich samych, co na wiecznym życiu innych ludzi. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem w naszych myślach, w naszym takim funkcjonowaniu Kościoła nie jest tak, że objawia się zupełnie odwrotna sytuacja, gdzie najpierw zależy nam na nas, a może później na innych. Rok w rok, w styczniu, w marcu, kwietniu, w październiku, listopadzie są tygodnie modlitwy. I modlimy się, Panie, wylej na nas swojego Ducha Świętego, ożyw nas, zmień coś w naszym życiu. I na co my czekamy? Na co czekamy? Co się ma wydarzyć?
Jaki to będzie moment, który wszystko zmieni? Nie wiem, poczujemy się uniesieni, wyjdziemy wzmocnieni, teraz będziemy mieli wiarę, że góry będziemy przenosić, a może właśnie wyjdziemy dokładnie tacy sami i patrząc na obraz Jezusa, będziemy chcieli sąsiadowi powiedzieć o Ewangelii? Słuchajcie, a może to tak się zaczyna to całe ożywienie? Może to się sprowadza do takiego prostego odzwierciedlenia Jezusowego charakteru? Może zanim staniemy się doskonali w kontekście nieczynienia, moglibyśmy się stać użyteczni w kontekście czynienia? Może to byłoby ważniejsze? A może nawet inaczej należałoby powiedzieć, może jest tak, że charakter człowieka przede wszystkim buduje się tam, gdzie on jest z ludźmi? Wielu rzeczy nie wiem, ale czytając Ewangelię widzę przede wszystkim Jezusa, który jest tam i robi wszystko, żeby ci, którzy są dookoła Niego, mogli przyjąć to słowo, które On ma. Tak widzę Jezusa. Więc jak się modlę o to, żeby być jak Jezus, to chyba modlę się o to, by być bardziej użytecznym. By nie tylko nie czynić, ale też czynić. By nie skupiać się tylko na tym, żeby gdzieś tam wypraktykować pobożność w zamknięciu, ale by właśnie wyjść do ludzi i przekazać im słowo, które przecież mnie uratowało. Czasem, ja nie wiem, czy znacie taką piosenkę. No oczywiście ona miała swój kontekst. To był psalm do stojących w kolejce. Ktoś z nas zna taki utwór? Za czym kolejka ta stoi? Tak. Tak? O, to nawet nie wiedziałem tego. Raczej znałem ją w innym wykonaniu. Ale tam w refrenie jest taki... Są takie słowa. Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną. I te słowa do mnie tak przemawiają, bo my żyjemy w takim świecie religijnie, który nie chce drgnąć. Robimy różne rzeczy, a on nie chce drgnąć. Te kamienie wszystkie stoją jak stały, latami, drzew się nie przesadza. No znacie to wszystko, nie? Ale te słowa mówią, a ty też bądź jak kamień, ty też stój i ty też wytrzymaj, bo kiedyś w końcu te kamienie drgną. Ja nie wiem, czy to będzie za naszego życia. Ja nie wiem, czy to ożywienie w kontekście tego, kiedy ludzie wreszcie będą znowu przychodzić do kościoła w takiej wielkiej liczbie, czy to będzie za naszego życia. Może tak, może nie, ale ty stój jak kamień, stój i wytrzymaj. Ty reprezentuj Chrystusa tak, jak On tego oczekuje. Ostatni przykład, który chciałbym podać, to jest przykład armii duchów. Ktoś z was słyszał o armii duchów? Bardzo ciekawy oddział podczas II wojny światowej. Był to oddział składający się z aktorów, z muzyków, z artystów w ogóle. Jego działanie polegało na tym, że oni tworzyli obraz armii tam, gdzie armii nie było. Mieli dmuchane czołgi, mieli dmuchane samoloty. Udawali się na jakieś miejsce, tam gdzie dowództwo kazało, dmuchali te wszystkie czołgi, dmuchali te wszystkie samoloty i to było tak dobrze przygotowane, że zwiad niemiecki, czy no, w każdym razie zwiad ich przeciwników w tym przypadku, nie potrafił rozróżnić prawdziwego samolotu czy prawdziwego czołgu od tego, co oni nadmuchali. Działali na przykład w taki sposób, że mieli niedużo tych swoich ciężarówek, ale ich tam trochę mieli. Mieli mało ludzi, ale mieli kukły, więc kukły wsadzali na przyczepy samochodów. Z tyłu siadało dwóch żołnierzy, jechali przez miasto tymi nielicznymi swoimi samochodami i gdy wyjechali gdzieś tam za miasto, że nie było ich widać, szybko przyspieszali, okrążali je dookoła i jechali tymi samymi samochodami, ci sami żołnierze drugi raz i w ten sposób tworzyli obraz długiego konwoju, który tak naprawdę wcale nie był taki długi. Ale oni tworzyli obraz armii, której nie było. Słuchając tego reportażu, osoba, która go prowadziła, mówiła, że dużo zwycięstw udało się osiągnąć przez tę dywersję, dlatego że wojsko przeciwne uważało, że tam jest jakaś znaczna armia, tak, znaczne wojsko, znaczna siła, a tak naprawdę nie było tam nikogo. No, artyści. I to się sprawdziło na tamtej wojnie, ale to się nie sprawdza w chrześcijaństwie. Nie sprawdza się obraz dmuchanych czołgów, nie sprawdza się obraz dmuchanych samolotów, nie sprawdza się obraz dmuchanych chrześcijan.
To się po prostu nie sprawdza. To się nie może sprawdzić. To od razu jest skazane na porażkę, dlatego że my nie tworzymy dywersji. To nie jest działanie Kościoła. Działaniem Kościoła jest to, może zbyt mocno wojskowe, ale to uderzenie. To jest to przekazanie tego, co otrzymaliśmy. Myślę, ale to mówię z mojej perspektywy, to nie jest absolutnie nauka biblijna, ale myślę, że może wolałbym mieć trochę więcej wewnętrznych problemów w zborach, pomimo że i tak ich mamy dość dużo, a jednak żebyśmy byli tymi, którzy rozpoznawani są z tego, że starają się zwiastować Ewangelię światu. Ale z drugiej strony myślę, że gdybyśmy wszystko robili, żeby ktoś jeszcze usłyszał Ewangelię, to myślę, że mielibyśmy mniej tych wewnętrznych problemów. I tak sobie myślę. Chciałbym, żeby każdy z nas miał takie doświadczenie, kiedy trudzi się nad zbawieniem chociaż jednej osoby. Myślę, że może każdy z nas już takie ma. Żebyśmy odczuli, jakie to jest trudne, a myślę, że wielu z was wie, jak, nie wiem, chodziliście tu od domu do domu latami i nikt tego nie przyjął, nie? A może jakaś tam pojedyncza osoba. Jaki to jest trud, żeby ktoś dzisiaj przyjął Ewangelię, żeby potem, gdy ktoś tu wyjdzie i powie, słuchajcie, gdzieś tam chrzczą się dwie osoby, żebyście potrafili się z tego cieszyć, bo to jest tak niezwykła walka, która została zwyciężona. Ale tak długo, jak długo każdy z nas nie będzie się w to angażował, to będzie trudne do zrozumienia. Trudne do zrozumienia. Jakie próby przechodzą ludzie, którzy studiują Biblię. Młodzi, starzy, którzy muszą wyrwać się ze swojej rodziny, ze swojego środowiska, żeby tylko przyjąć słowo. To są tak wielkie wyzwania. I gdy chrzci się jedna osoba, dwie, pięć, dziesięć, w Wiśle, w Zatoniu, wszystko jedno, to bycie jak Jezus pomoże nam się z tego jeszcze bardziej cieszyć. Kończąc, ja nie mówię o metodach. Szczerze, aż tak bardzo mnie metody nie interesują. Czy ktoś sprzedaje książki? Czy ktoś nagrywa jakieś programy na internecie? Czy ktoś organizuje jakieś programy zdrowotne? Czy to jest expo, cokolwiek innego? Czy ktoś pięknie maluje i potrafi to jakoś wykorzystać? Robi zdjęcia i w ten sposób potrafi dotrzeć do kogoś z poselstwem Ewangelii? Czy ktoś nie wie, jakie ma dary, ale chodzi do pracy i tam stara się mówić o tym, w co wierzy? To nie ma znaczenia, jakie to są metody, ale póki ciągle mamy tę ideę, że to jest adwentyzm, żeby przekazać ludziom to, w co wierzymy, to ma jeszcze sens. To ma sens. To nie jesteśmy dmuchanym czołgiem, czy dmuchaną armatą, czy dmuchanym tam samolotem. To wtedy rzeczywiście toczymy te boje. To wtedy rzeczywiście gdzieś tam walczymy ze sobą i, a to pewnie pamiętacie wszyscy, albo znacie to nawet z aktualnych dni, kiedy powiedzieć, czy nie powiedzieć, czy to jest dobry moment, czy poczekać na inny. Przecież to jest coś, czego doświadcza każdy człowiek, który chce gdzieś do kogoś dotrzeć, a jest tak trudno. Bo bycie jak Jezus, przede wszystkim w Ewangeliach, to jest obraz Jezusa, który jest z ludźmi, który stara się zrobić wszystko, by oni przyjęli Ewangelię. Więc mamy posłuszeństwo prawu, które jest w Biblii, do którego jesteśmy zobowiązani. I Bóg powiedział, że On to swoje prawo wpisze w nasze serca i te obietnice znamy. To tam jest, oczywiście. Ale pierwszy obraz, który wysuwa się daleko na prowadzenie, to jest Jezus, który jest z ludźmi i który ma słowo życia do nich. Który nie tylko... I jedna jeszcze rzecz. Który nie tylko zwiastuje Ewangelię, a gdy przychodzi potrzeba, używa słów. Ja was przepraszam, jestem tak przeciwny temu przysłowiu, że bardziej chyba się nie da. On robi to całościowo i najlepiej jak potrafi. Przykładem, słowami, obrazami, ilustracjami, przypowieściami, kazaniami, co tylko może. On robi wszystko, co jest możliwe. Żeby kto tylko będzie chciał, mógł przyjąć Jego słowo. Więc jakbyście chcieli być tacy jak Jezus, no to chyba to jest kierunek. By być bardziej użyteczny dla tych, którzy już wierzą i dla tych, którzy jeszcze nie wierzą. Może mniej skupiajmy się na tym, żeby gdzieś tam w swojej ciszy i w zamknięciu
spędzić czas po to, żeby stać się bardziej świętym, zróbmy jak Jezus. W tym osamotnieniu spędźmy czas na modlitwie, jak długo chcecie, ale właśnie po to, żeby być użytecznymi. Tak żył Jezus. On nie modlił się po to tylko, żeby się modlić, bo tak trzeba, żeby być świętym. On modlił się, bo modlitwa miała moc i on tego potrzebował, by być użytecznym i spełnić swoją misję. Mamy swoją misję. I to jest rewelacyjne. Mamy swoje zadanie. Jezus chce powrócić i powróci niedługo, ale póki jeszcze jest czas, może kogoś uda nam się uratować, może Duch Święty przez nas kogoś uratuje w waszej pracy, w waszej szkole, gdziekolwiek. Być jak Jezus. Pomyślcie o tym, bo wydaje się, że to jest dominujący obraz Ewangelii, by być użytecznym. Amen.